Jest z nami srebrna medalistka Mistrzostw Polski, kapitan rzeszowskiej drużyny Jelena Blagojewicz. Jelena, w trakcie 6 lat, odkąd jesteś z nami w Rzeszowie, zdobyłaś 5 medali, jeśli się nie mylę, 4 srebra, 1 brązowy. Ile z nich zamieniłabyś tam na to jedno, jedyne złoto, którego ci brakowało w kolekcji? Widocznie, że coś dobrze nie zrobiłam, jeszcze nie zdobyłam Mistrzostwa Polskie, a z developersem. Cóż, nie zmieniałabym nic, bo to wszystko było fajne doświadczenie, co rok było każde nowe wyzwanie, także co rok czy nowy zespół, czy ta wyzwania na boisku, które na końcu kończyła się medalem. Także na pewno moja marzenia tutaj było, żeby wygrać mistrzostwo i na pewno teraz jest taki smutek, bo byliśmy blisko, ale każdy medal dla mnie jest wyjątkowy, każdy medal wiem, że ciężko pracowaliśmy wszyscy razem, żeby zdobyć, także no, cieszę się z tym medalem. Wspomniałeś, że to marzenie było. Czy chcesz w ten sposób powiedzieć, że coś się kończy i coś się zaczyna? No tak, moja przygoda tutaj u klubu się kończy i na razie tak to wygląda, także życie sportowca. Kiedy miną te emocje i uczucia związane z tym meczem, co będziesz najlepiej wspominać? Jak mówiłam wcześniej, każdy rok wyjątkowy był, każdy rok był no, jako nowe wyzwanie i coś nowego do nauczenia. Na pewno co rok jako klub rośliśmy, bo wyniki to pokazują. Co rok promowaliśmy nowe młode zawodniczki, z którymi grałam, także na pewno to są wszystko pozytywy. To, co jedno jest, to życzę, żeby klub zdobył mistrzostwo, bo naprawdę to zasługuje. Jeśli chodzi o całą organizację, o całą wsparcie, które mamy, także życzę w przyszłości na pewno mistrzostwa. Developers Bella Dolina Rzeszów to dla Ciebie? To jest mój klub, Rzeszów jest mój drugi dom, także nie ukrywam to. Ja już powtarzam sobie bardzo, bardzo dużo, że ja tutaj, no tych 6 lat na pewno wspanialich, tych 6 lat gdzie czułam się bardzo, bardzo dobrze, jeśli chodzi o klubu, o ludźmi, którzy pracują w klubu, którzy nas wspierali, mnie też, także Rzeszów, który lubi siatkówkę, kocha siatkówkę i naprawdę te emocje, które tutaj poczułam, to zawsze, zawsze zostaną w moim sercu. Dzięki serdecznie, będziemy tęsknić. Do zobaczenia.